Miejski targi szkół ponadgimnazjalnych to inicjatywa, która ma przybliżyć uczniom kończącym gimnazjum, jak wielkie wyzwanie ich czeka. To od wyboru szkoły średniej często zależy powodzenie i przyszłość gimnazjalisty. To więc poważna decyzja, w której targi na pewno pomogą. Tą imprezę organizujemy po raz kolejny przy współpracy z i poparciu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Chcemy, żeby uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość, w zasadzie uczniowie gimnazjów mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Swoją ofertę prezentowały wszystkie rodzaje szkół. Targi organizowane w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 przy ulicy Potulickiej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Przychodziły na nie często całe klasy w grupach zorganizowanych. W targach w dniu dzisiejszym udział bierze 20 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Szczecina. Są to szkoły publiczne, które prezentują swoją ofertę. Myślę, że zmiana terminu z soboty na piątek to był dobry wybór. W tym roku faktycznie gimnazjaliści dopisali i bardzo wielu uczniów wzięło udział w targach. Szkoła średnia to nie tylko licea ogólnokształcące, ale także szkoły zawodowe i technika, i to one przede wszystkim promowały się na targach. Szkoła zawodowa kształci ucznia w konkretnym już celu, dlatego niektórzy wolą taką placówkę od liceum, po którym naturalną koleją rzeczy jest nauka na studiach. Jak widać, dla gimnazjalistów są nie tylko licea. W większości tutaj prezentują się szkoły ponadgimnazjalne zawodowe, czyli wszelkiego rodzaju technika oraz szkoły zasadnicze. W zasadzie jestem nauczycielem szkoły zawodowej, więc coraz więcej uczniów wybiera szkoły zawodowe i dobrze, że tak jest, bo czeka dla nich bogata oferta i bogate możliwości na rynku pracy. Podczas targów wszystkie szkoły zachwalały swoją ofertę, w tym Zespół nr 6, czyli popularny gastronomik. Kształcimy na kierunkach, jeżeli chodzi o szkołę zawodową, kucharz oraz cukiernik, w technikum hotelarskim jako technik hotelarz oraz technik obsługi turystycznej i w technikum gastronomicznym technik żywienia i obsługi gastronomicznej oraz kelner. Są to zawody, które zawsze będą popularne, ponieważ jak to się mówi, zawsze powtarzamy, ludzie będą zawsze chcieli jeść. Targi szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęły się o godzinie 12, a zakończyły o 15. W tym czasie hale Zespołu Szkół nr 3 odwiedziło kilkuset uczniów. Czy targi pomogą w wyborze szkoły? Na pewno. Podejmując taką decyzję jak wybór szkoły, należy zapoznać się ze wszystkimi możliwymi opcjami.